Na hali sportowej zespołu szkolno-przedszkolnego w Kościelcu miało miejsce przekazanie 56 laptopów, które gmina Kościelec zakupiła dzięki pozyskanym środkom w wysokości 140 tysięcy złotych w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wsparcie dzieci z rodzin PGR-owskich w rozwoju cyfrowym. Uprawnionych do odbioru komputerów jest 56 osób. To są osoby z rodzin PGR-owskich, a więc wnuki i dzieci tych osób. Program ten służy wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży z terenu gminy Kościelec. W szerszym znaczeniu oczywiście chodzi tutaj o cały nasz kraj. Pozyskaliśmy około 138 tysięcy złotych na laptopy, które Państwo tutaj widzicie i będziemy mieli olbrzymią satysfakcję, że to właśnie my te laptopy wręczymy. Bardzo serdecznie dziękuję panu posłowi Leszkowi Galębie. Jednocześnie bardzo proszę o przekazanie podziękowań też tym wszystkim osobom, które uczestniczyły tutaj z ramienia rządu. Laptop, samo urządzenie, można powiedzieć, niewiele znaczy, ale jeżeli do tego dojdzie oprogramowanie i podłączymy go do internetu, no to już mamy olbrzymią bazę informacji, wiedzy, którą dzieci będą mogły wykorzystać w nauce. I to jest dla nas bardzo ważne, że skorzystaliście z tego Państwo i jesteście tutaj dzisiaj z nami. Jest to też forma, myślę, podziękowania tym osobom, które się tutaj zajmowały przy tej całej procedurze. Ja dziękuję panu wójtowi, że zmobilizował, złożył te wnioski, korzysta z współpracy rządu i samorządu. I to jest dzisiaj ten finał tego dowodu, że ta współpraca się dobrze układa. Możemy państwu przekazać te laptopy. I gratuluję wszystkim dzieciom. Życzę, abyście byli naprawdę zadowoleni z tego, a przede wszystkim osiągali jak najlepsze wyniki. Każdy z was zasługuje na takie wsparcie. Gratuluję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. To komu przekazujemy? Tobie, ty najmłodszy jesteś, tak? Będziesz dźwigał. Proszę bardzo. Wszystkiego najlepszego. Gratuluję pani, gratuluję rodzinie. Gratuluję. Także proszę bardzo. To już nie musisz. Grant sfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.